Z wstrętem? Siemanka! Witam wszystkich bardzo serdecznie w najlepszym odcinku Adam i... Tata. I wpadliśmy na taki fajny pomysł. Może nie oryginalny, ale w naszym wykonaniu wszystko jest fajne. I zrobimy tak, że będziemy musieli przeczytać jakiś łamaniec językowy. Jak najszybciej potrafimy, bez żadnych powtórek. I to będzie na takiej zasadzie, że po 5 zdań, czyli ja 5 i tata 5, tych samych. I zobaczymy, kto lepiej wypowie, a wy w komentarzach napiszecie, komu lepiej poszło. Okej, okay. Jasne. Zapraszamy do oglądania. No, to jedziesz. I zaczynam czytać. Dobra, rzucam okiem w pierwsze zdanie. Wiem, że tam coś o pistolecie jest. Rozrewolwerowany rewolwerowiec przestrzelił wypolerowany kaloryfer. To nie znałem. To w ogóle śmieszne, jak nie było. Rozrewolwerowany rewolwerowiec przestrzelił wypolerowany kaloryfer. Pod czeskich trzech szło trzechów trzech. Spod czeskich strzech szło trzech trzech. Czechów trzech! Dobre. Co? Szałam. Co to za zdanie, wyraz? Szałaławia grał w bałałajce. Szałaławia grał na bałałajce, połykając ser półtłusty. Szałaławia grał na bałałajce, połykając ser półtusty. Miał być bez powtórek. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może. A gdy może, nie pomoże, to pomoże, może Gdańsk. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże, może, może, a gdy może, nie pomoże, to pomoże, może Gdańsk. Zarobisko. Przyszedł herbst z pstrągami, słuchał oszczerstw z wstrętem, kapcząc przez szczelinę w strzelnicy. Przyszedł herbst z pstrągami, słuchał oszczerstw z wstrętem, patrząc przez strzelinę w strzelnicy. Za dużo tych... No to musisz przeczytać jeszcze raz, bo to w ogóle niezrozumiałe było. Ja sam tego nie rozumiem nawet. Przyszedł herbst z pstrągami, słuchał oszczerstw... Dobra, wygrałem. Patrząc przez szczelinę w strzelnicy. Dziękuję, pizgać to. I już. A więc piszcie w komentarzach, komu poszło lepiej. Tak, no. I wtedy ten ktoś wygra. Czyli albo ja, albo on. Czyli ja. Czyli wygra sobie takie do babeczek fajne. Tak. Tak, i no. Będzie chciał sobie to zjeść. Tak, a więc jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie lajka. Sobie łapka i komentarz, bardzo mile widać. Bardzo mile. Ostatnio ten, dosyć się naczytałem fajnych, że nieźle to sobie wymyśliliśmy z tymi łapkami, komentarzami. No, oryginalność. Tak. Ale jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że mamy nasz sklep z koszulkami, także zapraszam, adamitata.koszulka.tv. Kupujcie nasze koszulki i przysyłajcie na tą ścianę fanarty. Tak. Musimy zapewnić cały ten żółty kolor za plecami. Proszę bardzo. Ci wszyscy, którzy wysłali, są już sławni. Dokładnie. Rozpoznajecie swoje dzieła? Dokładnie, więc wysyłacie adres. Wszystko w opisie macie. Wszystko, czegoś nie wiesz, w opisie jest wszystko. No tak, patrzę, że nie widać góry, ale dobra. Tak, a więc pa pa! Yeah.